Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Proszę Państwa, rozmawiamy o tym, czy aktywiści LGBT psują wizerunek Polski za granicą. Zaczęło się od debaty w Parlamencie Europejskim w grudniu, kiedy przyjęto rezolucję, grudniu ubiegłego roku, kiedy przyjęto rezolucję w sprawie dyskryminacji osób LGBT w Unii Europejskiej. I to fragment dyskusji, która się wtedy odbyła w Parlamencie Europejskim. Jestem Polakiem. I w 2019 roku w sercu Europy są miejsca w Polsce, w mojej ojczyźnie, do których nie mogę wejść. Są sklepy, restauracje, hotele, do których nie mogę wejść. Bardzo konkretnie, który sklep i który hotel? Bo widzi pan, ideologia bardzo często posługuje się ogólnikami. Próbuje wywrzeć wrażenie potęgujące wyimaginowany problem. A ja chcę wiedzieć, to jest poważna izba, poważna debata, który sklep i który hotel. W ciągu 5 sekund znalazłem pierwszy przykład. Zrobię im reklamę niestety. Kawiarnia Grill Cafe przy Stolarskiej w Krakowie miała taką naklejkę. Ale w ciągu kilku sekund możecie Państwo znaleźć wiele takich adresów w Polsce. No wiele takich adresów w Polsce znaleźć można, ale pan poseł Biedroń nie podał tych adresów. Natomiast my mamy tutaj dane z OBWE za 2017-18 rok. Fakty na temat dyskryminacji osób LGBT w Polsce. I najpierw mamy podane to w kontekście innych krajów. USA 1588, Holandia 847. Belgia, kraj pana posła Verhofstadta 171, Kanada 170, Niemcy 139, Polska 7. Poproszę jeszcze wykres, który pokazuje, jak to wygląda w takich słupkach. I to są właśnie te przykłady dyskryminacji osób LGBT. Jak panowie skomentują to, co mówił pan poseł Biedroń? To już było wielokrotnie komentowane, ale jedna nalepka umieszczona na szybie restauracji, która mówiła o tym, że strefa wolna od LGBT, stała się pretekstem do tego, żeby oskarżyć cały kraj o to, że osoby takie jak pan Biedroń nie mają wstępu do niektórych sklepów, do niektórych restauracji, w niektóre miejsca publiczne. Ja mogę pozwolić sobie wysunąć takie ostrożne przypuszczenie, że te wysokie słupki w Holandii czy w Stanach Zjednoczonych mogą wynikać z tego, że bycie LGBT stało się tam stylem życia i te osoby im bardziej chcą czerpać korzyści z tej przynależności do tego ruchu, tym bardziej okazują to na zewnątrz. Osoby homoseksualne czy biseksualne po prostu zamiast swoich preferencji robią taki emblemat i właśnie za aktywność pod tymi sztandarami tego ruchu mogą być traktowane z wrogością czy wręcz z przemocą, podczas gdy w Polsce wciąż przynależność do tego ruchu nie jest na tyle zyskowna, na tyle korzystna, żeby się z tym obnosić i być może z tego powodu te wskaźniki są tak niskie, ale nie wykluczam, że ze względu na przyjęcie tych uchwał przez polskie samorządy już w przyszłym roku te wskaźniki mogą podskoczyć. Nie znam metodologii tych badań. Przypuszczam, że może chodzić o przestępstwa karne. Warto zauważyć, że przed jeszcze debatą w Parlamencie Europejskim, pod auspicjami jednej z grup politycznych w tym parlamencie, Partii Zielonych, skrajnej lewicy, grupa aktywistów LGBT z Polski zorganizowała takie spotkanie. To jest też nagranie dostępne w internecie, na którym oni przedstawiają taką swoją mapę, którą sporządzili, tak zwany Atlas Nienawiści. Gdyby brać go na poważnie, to można by sugerować, że połowa Polski jest oznaczona na czerwono, tam wszędzie osoby LGBT są, nie wiem, wynoszone na widłach. Oczywiście tak nie jest. I oprócz tych uchwał wyrażających sprzeciw danych gmin wobec ideologii LGBT, na tej liście znalazły się także uchwały przyjmujące dokument przygotowany przez Instytut Ordo Iuris, samorządową kartę praw rodzin, który nie jest stanowiskiem wyrażającym stosunek wobec ideologii LGBT, tylko zawiera konkretne rozwiązania wzmacniające rodzinę i ochronę tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny w polskim samorządzie. I nawet takie uchwały broniące rodziny
zostały uznane za dyskryminujące. Co też pokazuje, że już przed tą debatą te stanowiska były ustawione przez aktywistów LGBT z Polski. No i to jest trochę zatrważające. Przypuszczam, że zdecydowana większość europosłów nie czytała tych uchwał, nie ma pojęcia, co się w nich znajduje. Chwytają tylko przekaz, że to jest LGBT free zone i to są obozy koncentracyjne dla homoseksualistów. No to jest oczywiste kłamstwo i myślę, że samorządy, które czują, że ich dobre imię zostało w tym momencie naruszone, mogą wystąpić wobec ludzi, którzy stoją za tą masową kampanią dezinformacji, o ochronę ich dóbr osobistych. No ale przecież mówi się o tym, że aktywiści środowiska LGBT mówią o dyskryminacji, o prześladowaniach. Ja sobie przypominam jeden taki fakt, który został mocno nagłośniony przez media, kiedy łódzki drukarz odmówił drukowania plakatu organizacji, która chciała zawrzeć tam jakieś treści związane z działalnością swoją, treści, które nie były w zgodzie z sumieniem pana drukarza i w związku z tym odmówił. Ja podejrzewam, że w dobie wolności słowa, bo jednak w Polsce jednak ta wolność słowa w dalszym ciągu jest. Gdyby się zdarzył jakikolwiek przypadek dyskryminowania osoby LGBT przez pracodawcę, przez instytucję publiczną, przez urząd, to zostałoby to tak nagłośnione, żebyśmy właściwie w każdej minucie, w każdym medium o tym słyszeli. No nie było takich przypadków. No z czego to wynika? Że osoby rzeczywiście pokrzywdzone nie chcą nagłaśniać, nie domagają się poszanowania swoich praw? Nasz nowy gość, proszę państwa, Jakub Pietrzak, Lewica, więc może oddamy głos. Panie Jakubie, rozmawiamy o tym, czy środowisko LGBT jest dyskryminowane w związku z działalnością naszych europosłów w Europarlamencie, którzy opowiadają, jak to są strefy zakazane do wejścia dla osób LGBT i takie różne inne historie. Więc jak to jest z tą dyskryminacją? Bo nie ma żadnego przepisu prawnego, który by sytuację osób LGBT stawiał w gorszej sytuacji niż każdego obywatela dla naszego kraju. Sytuacja wydaje mi się dosyć jasna. To znaczy mamy badania prowadzone między innymi przez kampanię przeciw homofobii, które mówią, że dwie trzecie młodych Polek i Polaków nieheteroseksualnych rozważa popełnienie samobójstwa. Wydaje mi się, że to jest dosyć jasne. Tak? To znaczy tutaj to nam pokazuje, że środowisko LGBT, że młodzi Polacy, młode Polki, które nie są heteroseksualne, nie są heteroseksualni, mają gigantyczny problem po prostu, żeby się odnaleźć w takim społeczeństwie. Tak? To znaczy w społeczeństwie, w którym jednak, które jednak jakoś odbija się również na ich zdrowiu psychicznym. To problem jest gigantyczny. No i te statystyki mówią po prostu same za siebie. Znaczy, wydaje mi się, że nie musi istnieć jeden przepis, który mówi, że gej czy lesbijka nie może wchodzić do restauracji, żeby istniała dyskryminacja. To znaczy, ta dyskryminacja istnieje i w szkole, i w rodzinach, w ogóle w społeczeństwie, w kulturze. Ale jak ona się przejawia? W jaki sposób? Bo wie pan co, takie dane, które robi kampania przeciwko homofobii z ankiet anonimowych, że 2/3 młodych ludzi rozważa popełnienie samobójstwa, no to trochę do mnie nie przemawiają, bo są statystyki, które mówią o dokonanych już samobójstwach i które mówią, z jakich powodów te samobójstwa są dokonywane. Nie wiem, czy jakby pan przepytał młodych ludzi, czy w ogóle rozważają w dobie takiego stresu, takiego pogoni wyścigu szczurów. Bardzo wiele młodych ludzi jest w stresie i to niekoniecznie z racji swojej orientacji płciowej. Oczywiście, że tak, ale dysproporcja jest widoczna. Znaczy ta dysproporcja jest oczywista. Ja również mogę jakiś z własnych doświadczeń się wypowiedzieć. Tak? Znaczy naprawdę nikomu nie życzę. Ja będąc w liceum byłem na pogrzebach 4 swoich przyjaciół, którzy nie wytrzymali po prostu ciśnienia, bo byli dyskryminowani, prześladowani w szkole, bici. Po prostu i to, co się działo, to, co się dzieje również w polityce, to, co się dzieje na górze, to, co również podkręca Kościół katolicki ostatnio, odbija się po prostu i daje przyzwolenie oprawcom. I nazwijmy te rzeczy po imieniu. Oprawcom. Naprawdę nie życzę nikomu, żeby musiał chodzić na pogrzeby swoich przyjaciół i widzieć rodziców, którzy płaczą nad grobem własnego dziecka, dlatego, że było bite, no, dlatego, dziwne, że to się jakoś te przypadki do mediów nie przedostały. Ale wyobrażę pani sobie... Pani redaktor, no przecież wszyscy są przeciwko. No to jest... Ale nie kpij sobie z tego. Inaczej, tutaj mamy badania pokazane przez OBWE. Z jednej strony mamy badania kampanii przeciw homofobii, które
której powiedzmy sobie szczerze, są wątpliwe jakości. Z drugiej strony mamy OBWE i OBWE mówi, że ile było przypadków dyskryminowania osób LGBT? W 2018 roku 7. 7. No to inaczej, w takim razie z jednej strony mamy, znaczy OBWE kłamie czy nie? Ale nie. Znaczy wynika, że jest 7 przypadków dyskryminacji osób LGBT, więc wychodzę z założenia, no w takim razie podaje OBWE. To OBWE kłamie czy nie? To albo nie ktoś kłamie. Albo OBWE, czyli OBWE nie ma wiedzy, a kampania przeciw homofobii wie wszystko. Tak, bo tym się różni między innymi kampania przeciw homofobii i tym się różnią nasze doświadczenia od bogatego, białego chłopaka heteroseksualnego, który nie ma nic, absolutnie nie ma nic do powiedzenia na temat dyskryminacji. Myślę, że nie masz do powiedzenia nic na temat dyskryminacji, bo nigdy jej nie doświadczyłeś. Kampania przeciw homofobii... Mam wrażenie, jakbyśmy trzymać trochę, panie Jakubie, panie radny, dobrze, no możemy się, tam znamy się, ale no możemy no trzymać się tylko. Ja tylko chciałbym dokończyć. Tak, proszę. Dobrze, że kampania przeciw homofobii zajmuje się po prostu homofobią w Polsce. Więc czy inaczej, jej raportem. Pan może wierzyć, ja wychodzę z takiego założenia, że jest to, powiedzmy sobie szczerze, no think tank ideologiczny, z którym kiedyś związany był Robert Biedroń, z którym są związanych wielu polityków, Krystian Legierski, wieloletni radny Warszawy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest to po prostu think tank ideowo-partyjny. No nie możemy się bać tego słowa, więc tak samo jakbyśmy oczekiwali, że Instytut Obywatelski będzie wiarygodne dane dla Platformy przedstawił. Czy są jakieś wiarygodne dane robione przez jakieś niezależne instytucje, które mówiłyby o zjawisku i skali dyskryminacji, jeżeli chodzi o osoby LGBT w Polsce? Ja osobiście takich badań nie znam, natomiast znam metodologię części badań przeprowadzanych przez te środowiska, które opierają się na takiej ankiecie internetowej, którą kolportuje się pocztą pantoflową. Jeden działacz KPH przesyła link swoim znajomym ze środowiska LGBT i tak idzie to dalej na zasadzie takiej piramidy. No jeżeli te badania też były przeprowadzane w taki sposób, no to ich metodologia jest wątpliwa. Natomiast wydaje mi się, że uprawnione jest na pewno mówienie o istotnym związku pomiędzy zaburzeniami tożsamości płciowej a tendencją do samobójstwa. Tylko że osób, które przejawiają takie tendencje, nie należy utwierdzać w tych zaburzeniach, tylko próbować im pomóc. I nie zgadzam się też z tym, co pan powiedział o udziale Kościoła katolickiego w tej dyskryminacji. Katechizm Kościoła katolickiego mówi wyraźnie, że takie osoby należy traktować ze współczuciem i należnym im zrozumieniem. Co nie znaczy, to odnosi się do ideologów ruchu LGBT, a nie osób, które doświadczają realnych problemów w związku ze swoją zaburzeniami swojej tożsamości płciowej. To jest absurdalne. Znaczy, jeżeli pan pojedzie na Podlasie, jeżeli pan pojedzie na Warmii i Mazury, z której jestem, jeżeli pojedzie pan na Podkarpacie i pojedzie pan nawet nie do miast wojewódzkich, ale po prostu gdziekolwiek na prowincję i zada sobie pan ten trud, żeby spotkać się z osobami LGBT, a ja mogę panu pomóc nawet, żeby takie osoby znaleźć i porozmawia pan z nimi, to zobaczy pan, jak to jest absurdalne, to co pan mówi. To znaczy, że Kościół katolicki nie ma żadnego wpływu. To Kościół katolicki między innymi w Białymstoku nakręcał tą całą spiralę. To Kościół katolicki w Białymstoku podziękował tym ludziom, którzy rzucali w nas cegłami. Cegłami, jajkami, butelkami, słoikami z moczem. To Kościół katolicki był. Czy jakakolwiek osoba została zatrzymana w związku z tymi działaniami? No ale to jest do nas zarzut? No jeżeli pan wie o takich sprawach, powinien pan to zgłosić na policję. Ale jak się nie zgłosił? Ja tam byłem. Nie, państwo nie byli. Ja tam byłem i doświadczałem tego. Znaczy, a teraz ja mam odpowiadać za to, że nikt nie został zatrzymany? To się wydarzyło, proszę państwa. Widziałem. Trudno ich było nie zauważyć. Zeznawał pan w związku z tym, jak wyglądali z nazwiska? Ale nie muszę znać z nazwiska 5000 ludzi. Pięciu tysięcy ludzi, którzy rzucają w nas słoikami z moczem. No to jest absurdalne, to co pan mówił. Widziałem 5000 ludzi. Wściekłych. Tam była policja, która również nie reagowała. Ale co miałem zgłosić? Raport, że ten konkretny człowiek rzucał cały. Ale tam była policja, widziała to. To jest nagrane. A pan nie widział tego? Ale nie. Poszkodowany podobno żadny się nie zgłosił. Nie, no to, ale to jest absurdalne. To znaczy, to co my tutaj robimy, jest kobiety, absurdalne. Która brała udział w kontrmanifestacji do manifestacji LGBT. Dobrze, gościłam tutaj uczestniczkę tej parady w Białymstoku, która pokazywała, że miała tutaj zadrapany mały palec i podobno zgłosiła na policję, ale nie było takiego zgłoszenia. Ale pani redaktor, nie widziała pani tych obrazków z Białegostoku? Przecież to było obrzydliwe, to było paskudne. Komisja Europejska w swoim raporcie pochwaliła Polskę za ochronę parad równości. Komisja Europejska w swoim raporcie pochwaliła. A w Białymstoku? Co? Też była chroniona. Tak?
Tak. No nie do końca, skoro jednak tyle osób było w stanie osaczyć legalny marsz, prześladować tych, którzy w nim idą, krzyczeć, no, ale wrzeszczeć. Wie pan, co, ile osób poszło na policję w związku z naruszeniem nietykalności? Ale my już chcieliśmy po prostu stąd ile osób? No dobrze, ale no to pojechać, inaczej. To... Wie pan? A nie, no okay, się no bujać i kogo ja mam wskazać? Mam, czyli w takim razie, znaczy, to jest absurdalne. Jakieś złożenie, ale chociaż zawiadomienia było poczynione? Dobrze, czyli proszę panów, naprawdę proszę oskarżonych nie organizatorzy. Proszę panów, mamy jeszcze minutę do końca tej części. To ja chciałam zadać takie pytanie, ale bardzo proszę o... Może będziemy kontynuować, więc nie sądzę, żebyśmy zdążyli, bo ja chciałam się dowiedzieć, na ile to, że czasami aktywiści, bo nie chcę mówić o środowisku LGBT, bo to jest bardzo szerokie pojęcie i w tym środowisku też są podziały. Pojęcie i niektórzy, parasolowy, jak mówi rzecznik, niektórzy twierdzą, że taka nadmierna aktywność niektórych działaczy LGBT wręcz szkodzi środowisku, dlatego że wywołuje reakcję obronną społeczeństwa. O, wybór miasta Białystok na taką paradę też jest swoistego rodzaju, powiedziałabym, pewnego rodzaju prowokacją. Ale wrócimy do tego, proszę państwa, za parę minut i porozmawiamy o ostatnich przypadkach na polskich wyższych uczelniach związanych z próbą ograniczenia wolności słowa, czy w tę, czy w inną stronę, ale zawsze takie próby powinny być no, dogłębnie zbadane i ocenione. Wrócimy do państwa za parę minut.